bez jaj. Wspomniany książę z bajki, na którego polujesz. Oczywiście rozumiem, że on jest wyjątkową osobą i ty po to chcesz go złapać, aby mieć go na własność. Żeby go mieć na własność, to twój książę z bajki ma trafić do twojej pułapki, nie ty do jego. Pamiętaj. I dlatego, jak już przeszłaś przez ten etap wstępny, pozwalasz księciu z bajki się dotknąć. To znaczy, książę z bajki ma prawo wyciągnąć jedną kończynę lub drugą też i pogładzić cię po ręku. Ewentualnie może ci podać swą pomocną dłoń przy wysiadaniu z jego limuzyny. Jeżeli to jest książę bajki incognito, to przy wysiadaniu z autobusu. Ale on ma ci pomóc. On ma ci pomóc w wielu sytuacjach. Książę z bajki, żeby się dał złapać na haczyk, ma ci pomóc. I to są dwie następne lekcje, jak złapać księcia z bajki. Lekcja pierwsza, prosisz księcia z bajki o pomoc. Na początku o pomoc niewielką, na przykład, żeby ci pomógł założyć w szatni płaszcz, bo masz zwichniętą od tenisa rękę. Lub prowadząc wózek z dzieckiem swojej przyjaciółki lub starszej siostry, potknęłaś się i wykręciłaś sobie dłoń. I on ma ci pomóc założyć płaszcz. Oczywiście, jak pomoże, mówisz mu nie tylko dziękuję, ale szeroko otwartymi oczami uśmiechasz się do niego. I mówisz, Boże, jaki ty jesteś wspaniały, lub inny kretyński tekst. I jednocześnie dotykasz jego rękawa, dłoni, aby w nagrodę go pogładzić po którejś kończynie. Górnej kończynie. I pamiętaj, nagrodą dla księcia z bajki ma być uśmiech i dotyk polegający na potrzymaniu go za rękę lub pogładzeniu po ramieniu. Nic więcej, dopóki książę z bajki nie zrobi następnego kroku, sam nie wpadnie na genialny pomysł. Troszkę może być on zasugerowany poprzez opowieść, że ty bardzo lubisz na przykład niebieskie hiacynty, a na hiacynty jest akurat pora. Nie wymyślaj bzu w styczniu, gdyż to może być dość trudne. Nie wymyślaj również tych stokrotek. Chryzantem nie musisz kochać. Dobrze. I informuję cię, że dotyk i gotowość do pomocy tobie. Ta pomoc ma być niewielka, acz za każdym razem wynagrodzona uśmiechem i dotykiem. Na razie usta daleko. Dlaczego?
gdyż tam może być siedlisko jadu, bakterii lub miłości.